Ciekawe zajęcia, można było pobawić się piłką. A jak nowi zawodnicy? Którzy? Jeszcze na razie pierwszy trening, ciężko coś powiedzieć, poznajemy się, można powiedzieć. Jeszcze nie znam swoich imion do końca. Myślę, że było ich dużo, brakuje trzech zawodników, ale to jest ustalone, po prostu przeloty samolotami, no, Brazylijczyków i Radka Cieżniaka, oni będą jutro. Natomiast te zajęcia miały charakter taki przejrzenia kadr, mamy jutro badania, były dość mocne, ale nie takie, żeby zaszkodziły zawodnikom. Wszyscy ćwiczyli z zaangażowaniem, duża grupa, bo 28 zawodników. Zajęcia łączone, część na dworzu, część na hali. Musiałem zrobić wszystko, co sobie zaplanowałem. I tak wyszło, no, to jest przyswajalność ćwiczeń. Długie przerwy przede wszystkim, robiliśmy dzisiaj długie przerwy między ćwiczeniami, dlatego że jutro mamy badania. Ja cały czas obserwuję, to się nie da, że po jednych zajęciach czy po kilku zajęciach będziemy wiedzieli. Mamy trochę czasu i przyglądamy się wszystkim. Tutaj jakiś etap pierwszy będzie w sobotę, kto tutaj ma małe szanse na granie, a później dopiero 21 przed wyjazdem na obóz. Myślę, że już grupa jakaś taka zawężona na pewno zostanie. Za dużo śniegu napadało, żeby cokolwiek powiedzieć, jeśli chodzi o same miasto. No ale oczywiście jeśli chodzi o klub, no to super wszystko wygląda. Dzisiaj takie wprowadzające zajęcia, także nic trudnego.